W najbliższym czasie ryzyko polityczne w Polsce to takie, które jest związane ze zmianą potencjalną rządu w Polsce, co oczywiście wpływa na to, że będziemy mieli pewną niepewność związaną i z tym, co robi obecny rząd fiskalnie w ramach, powiedzmy, pewnego poluzowania fiskalnego przed wyborami, lub z tym, co będzie robił potencjalny inny rząd po wyborach. W krótkim okresie nie ma zbyt dużo możliwości poluzowania fiskalnego, dlatego że w Polsce wydatki fiskalne są jednak zarządzane poprzez wiele zasad, reguł fiskalnych i też plany fiskalne, ograniczenie deficytu do około 3% PKB, co związane jest z zasadami Unii Europejskiej i tak zwanymi zasadami nadmiernego deficytu. Aby poluzować trochę bardziej, następny parlament, następny rząd musiałby jednak zmieniać prawo. W grę mogłaby się też włączyć Komisja Europejska, która dopiero co zasugerowała, aby Polska wystąpiła z tej procedury nadmiernego deficytu. Jest ryzyko poluzowania przed wyborami, ale jednak zasady wewnętrzne i zasady zewnętrzne wpływają na to, że nie możemy chyba raczej mieć sytuacji, w której wydatki fiskalne zupełnie uciekają, deficyt wzrasta nam do poziomu 7-8% jak w czasach kryzysu i opuszczają nas też inwestorzy z rynku obligacji rządowych. To jest oczywiście kolejny czynnik, który dyscyplinuje rynki. Pewnie dla niektórych polityków jedyny czynnik, którego się tak naprawdę boją, bo boją się tylko rynku obligacji. To wpływa oczywiście na bardzo szybkie podwyższenie kosztów finansowania i dość szybkie przełożenie na wyższy deficyt budżetowy. W tym momencie cykl polityczny nie zbiega się w krajach regionu, dlatego że wybory na Węgrzech były w 2014 roku, wybory w Czechach były 2 lata temu, więc w tych sytuacji stabilności raczej już dobrze ustabilizowanych rządów w innych krajach dochodzą wybory w Polsce, które po raz pierwszy od długiego czasu istnieje duże ryzyko zmiany siły rządzącej. Do tego dochodzi jeszcze zmiana w Radzie Polityki Pieniężnej i zmiana na stanowisku prezesa NBP. Te wszystkie czynniki polityki makroekonomicznej mogą się zmienić, co może wyglądać jako niestabilna sytuacja, niestabilne miejsce w porównaniu z tymi krajami, gdzie ta sytuacja po prostu jest w innym cyklu. Ale to jest normalna rzecz, tak działa każdy inny kraj, więc biorąc pod uwagę dojrzałość też polskiej demokracji, myślę, że to jest normalny typ ryzyka ekonomicznego, politycznego.